Loża radiowa. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie senatorze, jak pan głosował w sprawie prezydenckiego referendum? Ja się wstrzymałem. Tak jak 52 innych senatorów Zjednoczonej Prawicy. Tak jest, ale ważne podkreślenie jest to, że żaden z senatorów Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości nie był przeciwny propozycji pana prezydenta. No mówi się o tym, że przynajmniej taka jest oficjalna wersja po tym głosowaniu, dość kontrowersyjnym jednak, że pomysł jest wart rozważenia, trzeba rozmawiać, ale termin był niedobry. Czy termin to jest jeden z aspektów, który był faktycznie wątpliwy i który wzbudził mnóstwo wątpliwości, ale dyskusja trwała 10 godzin. Ciekawe jest to, że w trakcie tej dyskusji, jak i bardzo rzadko zdarza się, że senatorowie są poddawani presji partii pod hasłem obowiązkowe głosowanie według wyznaczonego schematu. To znaczy w naszej organizacji to jest bardzo, bardzo rzadkie. W tym przypadku tak nie było. Nie było dyscypliny partyjnej. Właśnie nie było, ale też prawdę powiedziawszy troszkę żeśmy stracili przez to, że akurat ten punkt pojawił się tego dnia, dlatego że na ten dzień do klubu naszego politycznego miał przyjść porozmawiać o kilku problemach pan premier. No nie przyszedł tylko z tego faktu, żeby przypadkiem nie łączono tego z jakimś wpływaniem na decyzje nasze odnośnie tego głosowania. Chociaż myśmy dyskutowali wewnątrz na klubie zamkniętym z przedstawicielem pana prezydenta, z panem prezydentem dyskutowali już osobiście nasi przedstawiciele Senatu, którzy przyszli na klub i powiedzieli, jak to wygląda ze strony pana prezydenta. To była trudna sytuacja, trudna decyzja. Przygotowywaliśmy tę decyzję ponad 10 godzin, to były kompletne obrady, no ale trzeba było taką właśnie decyzję podjąć. I tutaj aspekt techniczny, aspekty techniczne zadecydowały o tym, że jednak to referendum się nie odbędzie. A myśli pan, bo takie pomysły też się pojawiały, żeby zrobić to referendum, ale na przykład razem z eurowyborami w maju przyszłego roku. To jest ten realny scenariusz? Czy potrzebujecie więcej czasu, żeby to przemyśleć? To jeszcze musi być uzgodnione z przedstawicielem Państwowej Komisji Wyborczej, dlatego że pan Wojciech Hamerliński wypowiedział się już po ogłoszeniu przez pana prezydenta tego referendum, że technicznie łączenie dwóch różnych wyborów jest skomplikowane i że należałoby te wybory rozdzielić. To był jeden z aspektów decydujących o tym, że zdecydowaliśmy, byliście, że... No, może nie przeciw, ale że się wstrzymaliście. No i tych spraw może byłoby więcej, dlatego że bardzo ważna kwestia, zwrócił uwagę Jurek Czerwiński, nasz senator z Opolszczyzny, i to bardzo rozsądna uwaga. Jak przeglądamy pytania, ja mam przed sobą ten zestaw pytań, to one z pytania plus komentarze, dlatego że w założeniu były pytania plus komentarze, czyli tak zwane pytania z gwiazdkami, zajmują 4 kartki. Zasadą referendum jest to, że musi być to wydrukowane na jednej planszy. Czyli plansza ma format 4 kartek A4, to jest A2. Druga ważna sprawa techniczna, przeczytanie, samo przeczytanie, uważne przeczytanie tych pytań zajmuje od 4 do 6 minut, zależy kto jak się skupia. Pomijając to, że niektóre pytania są bardzo mocno techniczne, usta prawnicze, innymi słowy osoba, tak powiedziałbym, postronna, która przychodzi decydować, może mieć pewien rozdźwięk, może nie rozumieć niektórych pytań, tak zupełnie szczerze. A nie może zapytać nikogo o jakby pomoc tutaj, no bo nie wolno w czasie głosowania. Nie wolno. Mało tego, wyobraźmy sobie teraz drukowanie tych nakładek brajlowskich na arkusz A2. No i przede wszystkim... To jest potężny problem. Te 4-5 minut na przeczytanie, 4-6 minut na przeczytanie pytań, odpowiedzenie na nie i sytuacja techniczna. Wychodzimy z kościoła, mamy taki zwyczaj, idziemy do komisji wyborczej, stawia się w komisji jednorazowo kilkadziesiąt osób i teraz gdzie te osoby miałyby czytać te pytania i wypełniać tą płachtę A2. Oczywiście nie może być to w takim zamkniętym, takiej typowej szufladzie, w której jesteśmy zasłonięci firanką, no bo tam musi być odpowiedniej wielkości stół, na którym możemy tą płachtę rozłożyć. Już pomijając to, że to były aspekty techniczne. A zwykle techniczne. To jest mała półeczka. Tak, no zwykle jest to, jedna, albo jedna kartka 4, albo jest to tak zwana książeczka, broszura. Z tym, że akurat w trakcie referendum musi być to płachta, nie może być to broszura. I techniczne aspekty spowodowały, no ktoś w momencie jak gdyby zapomniał o tym, że to musi być płachta. Ten aspekt techniczny, no i mnogość tych pytań, ich jest 10, to są trudne pytania. Niektóre są tak zwane łączne i to jest drugi poważny mankament, czyli ja może przytoczę, żeby nie być gołosłownym. Pytanie 6. Czy jest pan, pani
za konstytucyjnym unormowaniem członkostwa Rzeczypospolitej w Unii Europejskiej i NATO, z poszanowaniem zasad suwerenności państwa oraz nadrzędności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. I tutaj mieszamy dwie sprawy, to znaczy jednocześnie mamy się wypowiadać, czy jesteśmy za członkostwem i w Unii Europejskiej, i w NATO. Znam wiele osób, które mają do tego rozbieżne podejście. Czyli w NATO tak, w Unii nie. Na przykład. No, na przykład. I takie osoby ja znam osobiście, które chętnie by na takie pytanie w ten sposób odpowiedziały. To pytanie, jego forma, to uniemożliwia. No i to jest aspekt już merytoryczny. Ale są też aspekty czysto polityczne, partyjne. O tych się zazwyczaj nie mówi. A w zasadzie ja nie słyszę o tym. Natomiast w gronie partii, w gronie organizacji podnosi się pewne podstawowe sprawy zasad uprawiania polityki w państwie, a mianowicie no są dwie sprawy zawsze. Jak podejmujemy jakieś prawo, które jest potrzebne, to pytanie, czy ono jest niezbędne, i drugie pytanie, jakie z tego wynikają zagrożenia. I tutaj o tym, że i to wielka, wielka zaleta tej całej akcji pana prezydenta jest taka, że ruszyła debata i w debacie praktycznie nie ma osoby, która nie było osób, które kwestionowałyby zasadność zmian w obecnej konstytucji. I to jest wielki plus tej debaty. Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj senator Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Peczkis. Panie senatorze, mówi pan o tym, że nikt nie kwestionował jakby potrzeby debaty, potrzeby zmiany konstytucji. Są jednak takie głosy, żeby konstytucji w ogóle nie ruszać, bo to był trudny kompromis wypracowany w 1997 roku i ma być. Przez kogo? Zresztą w obronie sądów to jest bardzo mocno używany. To teraz ja troszkę powiem. Przez kogo jest ten kompromis wypracowany? Kto nam tą konstytucję wtedy nadawał? No, albo inaczej. Parlament no plus referendum. Ile z sił ówczesnego parlamentu jest dzisiaj przy władzy? Co się z nimi stało? Kogo reprezentowali? Innymi słowy, kogo ówczesny nasz prawodawca reprezentował, że go dzisiaj nie ma? Prawda jest taka, że w tym parlamencie nie było przedstawicieli prawicy, czyli mniej więcej 30% wyborców, bo te mniejsze partie po prostu nie weszły do Sejmu. No dobrze, no to gdzie jest dzisiaj, gdzie one mają dzisiaj reprezentację w parlamencie, te ówczesne władze? Na to również zwrócili uwagę senatorowie, że z perspektywy naszych zmian ustrojowych ostatnich 30 lat, to się dokonała gigantyczna przemiana. To znaczy okazało się, że faktycznie ostatnie rozdanie komunistyczne nie reprezentowało narodu. Że te siły, które są odpowiedzialne, które były odpowiedzialne za ten niby kompromisowy dokument, za tą konstytucję, nie reprezentują dzisiaj narodu. Nie ma ich. Innymi słowy, kto nam dał tą konstytucję i w jakich okolicznościach była robiona, że dzisiaj w zasadzie ja na sali obrad takiego słowa, że konstytucja jest dobra i należy ją zostawić, to przyznam się szczerze, nie słyszałem. Ja słyszałem te zdania w opiniach publicystów, którzy później komentowali, no ale są takie zdania, tak samo jak komentowali to przedstawiciele Kukiza, natomiast no ich w Senacie nie ma. Jeżeli ktoś chce na tym etapie decydować, to powinien sobie poprzez wybory, demokratyczne wybory, zagwarantować udział w tej władzy. Czyli konstytucja do zmiany, tylko w innym terminie. Mało tego, dobrze byłoby, i to jest wynikiem również debaty, dobrze byłoby podjąć ustawę, która regulowałaby sposób doprowadzenia do zmian w konstytucji. I w tej właśnie ustawie dobrze byłoby zawrzeć konkretnie referendum, natomiast referendum musi być przeprowadzone w taki sposób, żeby pytania po pierwsze były proste, zrozumiałe, bezwzględnie dla wszystkich, nie tylko dla prawników albo tych, którzy się do nich przygotują, i żeby te pytania umożliwiły łatwą, jednoznaczną odpowiedź na postawione kwestie. Nie może być połączenie tak wielu albo kwestii. Nie. Tak albo nie. Tak, nie, to jest ten wybór, przed którym należy postawić, na który należy odpowiedzieć, ale należy to zrobić po precyzyjnym skonsultowaniu tych aktów prawnych właśnie między innymi z parlamentem, a nie stawiać parlamentu przed faktem dokonanym. Ja wiem, że takie są zasady prawodawcze i że pan prezydent nie mógł konsultować z nami pytania. Właściwie nie mógł pozostawić nam do możliwości poprawy czy zmiany tych pytań. No i w związku z tym taka była odpowiedź Senatu. I myśli pan, panie senatorze, że temat wróci? Właśnie nie wiem, czy on wróci jeszcze w tym ciągu wyborczym, czy dopiero, nie wiem, w następnej kadencji? Myślę, że wróci jeszcze w tym ciągu wyborczym, bo mówimy o sprawach bardzo ważnych i właściwie najważniejszych. No, rzeczywistość pokazuje, że jeden dokument czytany przez dwóch prawników i
właściwie dochodzi do demonstracji, bo są różnice zdań, cytowanie tego samego dokumentu. No to nie może być tak, że jak w przypadku... No niestety w przypadku Konstytucji jest podobnie, tak? No, wojna o sądy pokazała, że jedna i druga strona sporu powołuje się na inne zapisy w Konstytucji. Tej samej Konstytucji, zgoda. No i to jest sposób niejednoznacznego zapisania podstawowych form. Ja zgadzam się, że i zdaję sobie sprawę z tego, chociaż prawnikiem nie jestem, to czytam, zdaję sobie sprawę z tego, że prawo nie może być zamknięte w jednoznacznych... Inaczej, prawo musi... Znaczy reagować na rzeczywistość. Tak, i musi podlegać pewnej interpretacji, znaczy nie może być prawo na zasadzie zamkniętych form, to jest niemożliwe, dlatego że świat się zmienia, okoliczności się zmieniają. No będziemy obserwowali i właściwie myślę, że będziemy uczestniczyli w tym procesie, który został zainicjowany, procesie zmian, które doprowadzą do zmiany Konstytucji. Jest bardzo duża potrzeba zmiany Konstytucji. Polska ustrojowa jest w zupełnie innym miejscu. Osoby, podmioty, przekonania, które nam tą konstytucję nadały, nie mają udziału w rzeczywistości politycznej. Należy to zmienić. Myśli pan, że przed następnymi wyborami, tymi parlamentarnymi, za półtora roku zdążycie? No właśnie nie wiem, czy zdążymy. W zasadzie to tutaj bym się akurat tego terminu nie trzymał. I to nie z powodu jakiejś tam pychy wyborczej, że uważam, że będziemy dalej rządzić, bo to jest oczywiście zbyt wcześnie, żeby o tym mówić, ale myślę, że Konstytucja jest tak ważnym dokumentem, że nie należy robić tego pospiesznie. Czyli nic się takiego strasznego nie stało, że nie teraz jesienią? Myślę, że nie, tym bardziej, że to referendum to jest jeszcze bardzo ważne. Oczywiście nie miało żadnej formy wiążącej, czyli... Konsultacyjne. To było referendum konsultacyjne i to, że nie odbędzie się referendum, absolutnie nie hamuje pracy nad zmianą Konstytucji. Natomiast, żeby zmienić Konstytucję, trzeba mieć większość konstytucyjną w parlamencie. Czyli de facto przed wyborami kolejnymi już tego nie da zrobić. Chyba, że coś się stanie po stronie na przykład opozycji, która w jakimś aspekcie, bo takie rzeczy się dzieją, przechodzą kolejni parlamentarzyści, zmieniają swoje ugrupowania. No jeżeli grupa parlamentarzystów z opozycji zechce wziąć w tym udział, to myślę, że to jest możliwe, tylko że no jest to scenariusz mało realistyczny. Przypominam, że naszym gościem jest senator Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Peczkis. Panie senatorze, to jeszcze jedno pytanie związane z tym referendum, dość ważne, bo niektórzy komentatorzy mówią, że to jest pewien element kryzysu obozu władzy, że zaplecze polityczne prezydenta, nie do końca zadowolone z Andrzeja Dudy, pokazało mu żółtą kartkę i że teraz zamiast współpracować będziecie się kłócić i że to jest początek końca prawicy. Takiej zjednoczonej, jaką mamy. No nie, tutaj niestety muszę zmartwić wszystkich, którzy na taki scenariusz czekają. To również było przedmiotem dyskusji. Właściwie to było przedmiotem uzgodnienia z panem prezydentem. Ja wiem, że to może zabrzmieć dziwnie, ale tak było. Pan prezydent... Czyli co, prezydent wiedział, że jakby nie pójdziecie mu na rękę w tym przypadku? A w ostatnim czasie już wiedział. To jest, ja nie, być może nie powinienem tego mówić, to są kulisy kuchni politycznej. Natomiast pan prezydent ogłosił referendum rok temu, bodaj 3 maja, ogłosił potrzebę takiego referendum konsultacyjnego. Ja nie wiem, czy ten pomysł był do końca przemyślany. Natomiast realizacja tego pomysłu no jest negatywna. Nie, bo niektórzy też mówili, ja rozmawiałem na przykład z profesorem Antonim Dudkiem, historykiem, który mówił o tym, że jeżeli referendum prezydenckie nie wypali, czyli frekwencja będzie mizerna, nędzna, to będzie taki sygnał, że jakby ta, jak to nazwać, ta fala wznosząca prawicy się zatrzyma w pewnym momencie. Jest tak, ryzykowne było to. Było takie niebezpieczeństwo, ale dwa aspekty. Pierwszy aspekt. Mieliśmy referendum prezydenta Komorowskiego. To była katastrofa dla niego i dla jego ugrupowania, które za nim szło. My popieramy Andrzeja Dudę. Gwóźdź do trumny w tej kampanii wyborczej. Tak jest. My popieramy Andrzeja Dudę i w związku z tym już są zapowiedzi, że będzie popierany nadal przez nas. I w związku z tym nie za bardzo mamy ochotę ponosić konsekwencje jakichś pochopnych gestów. Mało tego, to są dość kosztowne. Referendum jest dość kosztowne. To jest liczone w setkach milionów złotych budżetowych wydatek. To są kosztowne sprawy i robienie tego tylko dlatego, że ktoś gdzieś się uparł i ma twardy kręgosłup, no wydaje się być troszkę pochopnym. Właśnie po to jest organizacja duża, składająca się z wielu ludzi, którzy takie pomysły potrafią zahamować, hamują. Jestem przekonany po tej dyskusji, która się odbyła również politycznej, że z korzyścią, ale też zwróćmy uwagę na coś jeszcze bardzo ważnego. Na niektórych terenach Polski społeczeństwo jest
od kilkudziesięciu lat było pozbywane tożsamości polskiej. Dochodzi do tego, że ja to widziałem w tym roku na świętach majowych, świętach Powstania Śląskiego. Obchodziliśmy święto na Górze Świętej Anny, później zjechaliśmy pod pomnik na zaprogramowaną uroczystość pod pomnikiem Powstańców Śląskich. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Przemawia wojewoda opolski obecny, obecni są parlamentarzyści, senatorowie, posłowie i nie pojedyncze osoby, obecni są przyjezdni z zewnątrz goście i na uroczystości poza organizatorem, to jest pojedyncza osoba z Leśnicy, z całej Leśnicy nie pojawia się nikt z władz samorządowych, kompletnie nikt, a z całej Leśnicy, z mieszkańców, na uroczystość przybył jeden pan, który próbował szybko ukryć swoją butelkę z napoczętym piwem. Pojawił się tam po prostu przez przypadek. I o, to panie jest... senatorze, ale to nie powinien pan być zaskoczony. My jeździmy na Górę Świętej Anny od wielu, wielu lat i to zawsze tak było, że dla tej rodzimej ludności, czyli dla mniejszości niemieckiej, ta tradycja powstańcza jest tradycją, no może nie obcą, ale niewygodną. Nigdy się nie zjawiali na tych obchodach. No to pytanie, jakie państwo reprezentują na tym terenie? Kto reprezentuje państwo polskie na tym terenie? To odchodzimy znaczy, od... Brak władz samorządowych to jest rzeczywiście niezręczność, no bo to jest administracja publiczna. W końcu te władze samorządowe, które tam zostały wybrane, czerpią korzyści finansowe z budżetu państwa polskiego, z podatków polskiego społeczeństwa. Chyba, że jeżdżą za granicę i przywożą jakieś euro w walizkach. No ale to proszę wskazać. Ja pamiętam dążenia separatystyczne, troszkę odchodzimy od tematu, ale dlaczego to jest istotne, proszę państwa? Dlatego, że przeprowadzamy referendum, chcemy przeprowadzić referendum, chcemy coś skonsultować. I teraz pytanie, czy na przykład na naszym terenie, czy będzie to z kim skonsultować? Czy nie będzie tak, że frekwencja będzie na poziomie pojedynczych procentów i to, co pan redaktor mówi, to, co zauważyli niektórzy komentatorzy. Może się okazać, że ktoś zacznie interpretować taką oto frekwencję, że pan prezydent ma poparcie kilku procentów. No i to byłaby sytuacja bardzo niebezpieczna politycznie. No i dlatego lepiej tego nie robić z waszego punktu widzenia. Z naszego punktu widzenia na tym etapie z takim zestawem pytań w takiej formie zdecydowaliśmy, żeby tego nie robić. Przed nami czwarta i ostatnia część rozmowy z senatorem Grzegorzem Peczkisem, Prawo i Sprawiedliwość. Panie senatorze, troszkę zeszliśmy do poziomu samorządowego przy okazji tego, o czym pan mówił, czyli no, tego, co się dzieje przy okazji no, obchodów uroczystości powstańczych. Z tym zawsze jest problem, to jest w ogóle oddzielny temat. Panie redaktorze, ale 11 listopada wygląda bardzo, bardzo podobnie. Pamięta pan 11 listopada obchodzony na przykład w Kędzierzynie Koźlu w zeszłym roku? Nie byłem tam. No, to była praktycznie, to są tak smutne i tak przykre uroczystości, że my już troszkę... Może trzeba wymyślić inną formułę obchodów. No tak, no ale też musi ta władza, która nas reprezentuje, musi chcieć to przeprowadzić. Tak, to nie może być mówi pan o władzy samorządowej. Tak, no nie może być tak, że na uroczystościach bardzo ważnych pojawia się trzeci rząd urzędników z listami, tak zwane środki Marysie, które czytają listy od swoich władz i w zasadzie poza takim musem składania kwiatów ze strony tych władz, nie towarzyszą temu żadne dodatkowe uroczystości, które przyciągnęłyby chociażby młodzież. No. My, żeby obchodzić to w miarę godnie, wybieramy się do Warszawy i to dość systematycznie coraz większa liczba autobusów z Opolszczyzny na uroczystości 11 listopada wjeżdża do Warszawy. Tu też trzeba. Trzeba, ale właśnie no, to jest obowiązek władz samorządowych, które naprawdę nie stają na wysokości zadania, to mało powiedziane. No ponury wniosek. No, może to jest efekt tej wojny politycznej, panie senatorze, bo jednak te władze samorządowe, powiedzmy tam, gdzie władze sprawuje opozycja, są w pewnej kontrze do rządzących. No zgoda, no ale jak można być w kontrze do znaczy można, ja sobie zdaję z tego sprawę, żeby był przez długi czas taki trend. No ale do świąt patriotycznych nie wypada. Nie wypada, ale tak jest, no wstydzono się tego, że jesteśmy Polakami. Zresztą niektórzy to artykułują do dnia dzisiejszego. Nie mają ochoty obchodzić świąt polskich, nie mają ochoty przeżywać naszych rocznic. Tak jakbyśmy, znaczy chcieliby, żebyśmy się stali jakimś właśnie Eurolandem, kolejnym landem. Nie wiem jakiej organizacji, jakiego państwa, ale żebyśmy przestali czuć się Polakami. No niektórzy wprost manifestują to, że się tego wstydzą, no i to jest przykre. No to skoro już na tematykę samorządową zeszliśmy, dotarły do nas takie informacje, panie senatorze, no właśnie z Kędzierzyna Koźla, to z pana rodzinnych stron.
potężne wydatki lokalnego samorządu na promowanie się w lokalnych mediach. No setki tysięcy złotych rocznie. No tak, to jest znane, znane są mi te fakty. To jest kupowanie poparcia, czy jakby naturalna strategia pokazywania, co się robi? Przykre to jest, dlatego że żeby pokazywać, co się robi, trzeba robić coś efektywnie i faktycznie to powinno być wpisane w ten system efektywności. Natomiast... Czyli jeżeli ktoś zrobi coś fajnego i mądrego, to dziennikarze i tak o tym napiszą. Tak jest. Jeżeli zrobi to w terminie, to jest bardzo trudna sprawa dla obecnych władz. To znaczy nieterminowość i to przeciągająca się miesiącami, to okej. Okay. A być może właśnie jest to wykonywane po to, żeby zatuszować pewne niedoskonałości, nieciągłości, żeby zapełnić strony gazet czy innych mediów, które co tu dużo kryć, żyją z tego, że otrzymują właśnie takie dotacje. Jest to przykre, ale jest to przede wszystkim patologiczna sytuacja. Czy jest to kupowanie poparcia mediów, pana zdaniem? Moim zdaniem tak właśnie jest. To znaczy ja nie widzę potrzeby przepłacania. W zasadzie jest to główny utrzymujący bardzo konkretne media. Można wskazać palcem po budżecie tych mediów, które są oczywiście tajne, bo są to media prywatne, ale można wskazać palcem dość łatwo, można oszacować, że jest to główna siła utrzymująca te dane media. Innymi słowy, jest to prawie na wyłączność danego reprezentanta władzy samorządowej. I to jest przykre, dlatego bo nie taka jest rola mediów. Mnie najbardziej zaszokowała taka informacja sprzed kilku lat, no, w ogóle inna dyrekcja szpitala, od tego zacznijmy, gdzie okazało się, że publiczny, no, powiatowy, rejonowy szpital, żyjący z kontraktu, gdzie ludzie i tak chodzą szukać pomocy, więc właściwie nie musi się reklamować. Wydawał na promocję w mediach 900 tysięcy złotych rocznie. Coś ale nieprawdopodobnego zupełnie. To również dlatego, że reklamowały się osoby z władz tego szpitala, które spełniały funkcje samorządowe. Czyli miały ambicje polityczne. Czyli była to po prostu zakamuflowana akcja propagandowa przed wyborami. Czyli te osoby w ten sposób się promowały. No w Kędzierzynie Koźlu, nie tylko we władzach samorządowych, są osoby, które kosztem pieniędzy publicznych również się w ten sposób promują. To znaczy pokazują się przy okazji realizacji zadań swoich zakładów, promując tak naprawdę swoje prywatne nazwisko, które ma za chwilkę wypłynąć w jakichś kampaniach wyborczych. To jest naganne, tego się powinno zakazać i to jestem absolutnie bezwzględnie temu przeciwny. Zresztą pilnuję tam, gdzie mogę, czyli o spółkach Skarbu Państwa, bo teraz mamy takie możliwości, żeby to się nie odbywało. I tam, gdzie mogę, ale na poziomie samorządowym trudniej, tak? No bo znaczy na poziomie samorządowym w miasteczku, w którym mieszkam, no to systematycznie jak otwieram te samorządowe strony, to widzę piękne, kolorowe zdjęcia na 1/4 strony, bądź to jednej, bądź drugiej osoby sprawującej władzę w samorządzie. I pewnie przed wyborami będzie jeszcze lepiej. Znaczy, no jest, bo to tak jest zwykle to wygląda. Przykre, bo informacje rzeczywiste nie trafiają do społeczeństwa. Czyli nie, cały czas społeczeństwo nie otrzymuje informacji, dlaczego nie dzieją się pewne bardzo konkretne inwestycje, które były planowane, których już dziesiątki czy setki tysięcy złotych zostały wydane i dalej nic nie realizowane. No, taki... Ale to macie argument w kampanii samorządowej teraz. No zgoda, będziemy to robić za pomocą pewnych, no, ale to może środków technicznych nie będę zdradzał, ale mam już pomysł, jak to robić. Z tym, że pytanie, czy przy tym nawale mediów lokalnych, takich właśnie świetnie doinwestowanych przez samorząd, czy będziemy w stanie się przebić? Zobaczymy. No to jest kwestia przeprowadzenia tej akcji, którą mamy zaplanowaną. To kampania de facto startuje dopiero we wrześniu, wtedy będziemy to wszystko śledzili, także na antenie radio. Natomiast faktem jest, że ta kampania jest teraz troszkę dziwnie prowadzona w całym kraju, dlatego to że... No, ale to... też przepisy są chyba nieżyciowe. No znowu, troszkę. Tutaj rozbijamy się o przepisy, ale nie tylko, też o podejście ludzi, o pewną elementarną uczciwość. Albo traktujemy to poważnie, albo już na dzień dobry zaczynamy oszukiwać. Polityka jest bezwzględna, panie senatorze. Tak jest. Taka prawda, smutna, no ale nie uciekniemy. Ale nie zwalnia nas od kręgosłupa moralnego. Tych zasad podstawowych, elementarnych trzeba pilnować, nawet będąc politykiem, bo inaczej doprowadzamy do sytuacji, kiedy możemy robić absolutnie wszystko i to jest naprawdę zły człowiek. I to jest dobry morał. Naszym gościem był dzisiaj senator Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Peczkis. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Do widzenia. Loża radiowa.